Europa. Wystawa jest poświęcona Romanowi Dmowskiemu w 150. rocznicę jego urodzin i 75. rocznicę jego śmierci, przygotowana przez Muzeum Niepodległości w Warszawie. I mam nadzieję, że Państwo oglądając tę wystawę, oczywiście przede wszystkim posłowie Rzeczpospolitej, ale także ci, którzy są gośćmi w Sejmie, rozpoznają na nowo tę postać, ponieważ ona jest bardzo mocno, jak ktoś tutaj powiedział niedawno, bardzo mocno nie tylko nieznana, ale zdeformowana. Zdeformowana w pamięci zbiorowej, a wystawa pokazuje go, jakim on był naprawdę. Myślę, że nie tylko ci z Państwa, którzy na bieżąco śledzą, czy biorą bezpośrednio udział w tym życiu publicznym, mamy świadomość, jak aktualne, jak bardzo aktualne są myśli sformułowane przez Romana Dmowskiego ponad 100 lat temu. Instytut Pamięci Narodowej od wielu lat wskazuje samorządom na takie ulice, które nie są godne, aby ich patronami byli komunistyczni działacze. Ale wskazujemy również tych patronów, których warto uczcić właśnie nadając im ulicę, nazwę skweru czy nazwę ronda. Uważam, że Roman Dmowski jest właśnie też takim patronem. Polski Sejm powinien w sytuacjach ważnych, postaci historycznych, pokazywać ich zasługi i rolę, jaką odegrali w historii Polski. Zwłaszcza w przypadku postaci, które z różnych powodów do tej pory były nieco na marginesie naszej narodowej świadomości. Z całą pewnością Roman Dmowski z wielu powodów, ale zwłaszcza za jego ogromną, niedocenianą rolę podczas konferencji wersalskiej 1919 roku, kiedy kierując zabiegami polskiej dyplomacji na równi z polskim wojskiem pod dowództwem marszałka Piłsudskiego walczył wtedy o to, żeby na mapie powróciła w godnym miejscu i w godnych granicach wolna Polska. Na takie miejsce sobie zasłużył. Przede wszystkim był wielkim wizjonerem. Wizjonerem, który potrafił odpowiedzieć na pytanie, jak działać, jak żyć, żeby Polska odzyskała niepodległość. To było dla niego projektem i programem i pytaniem najistotniejszym i szukał tej odpowiedzi. Ta odpowiedź, która padła z jego ust, to te dwa piękne słowa, które towarzyszą nam do dzisiaj. Jestem Polakiem. Te słowa jestem Polakiem mówią o tym, że jesteśmy w swoich indywidualnych, rzecz jasna, życiorysach, w swoich zadaniach, ale jednocześnie jesteśmy wpisani w zadanie innego rzędu, wyższego rzędu, którym jest wspólnota narodowa. Ogłośmy wszystkim, że pierwsza wystawa Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, dająca początek odbudowie wielkiego dzieła myśli o Romanie Dmowskim, dzisiaj została uroczyście otwarta. Bardzo jesteśmy wdzięczni panu marszałkowi Markowi Kuchcińskiemu, że podjął taką inicjatywę, by konferencja odbyła się w Sejmie, ponieważ mówimy o najwybitniejszym polskim mężu stanu i najwybitniejszym, jak zdecydowana większość historyków to podkreśla, pisarzu politycznym XX wieku. A zatem będzie tu mowa o człowieku, który pozostawił nam bardzo bogatą spuściznę do tego, byśmy po nowemu, rzecz jasna w warunkach XXI wieku, odczytali to, co może być ważne, co może być inspirujące dla dzisiejszego rozumienia potrzeb Polski. I bez wątpienia ta konferencja może stać się taką ładną, dobrą i owocną lekcją z jednej strony patriotyzmu polskiego, a z drugiej strony lekcją właściwego rozumienia pojęcia polityka. Księdzem i kaznodzieją.